Ole smutna była. Siema, wow. Trzepak. Siemano! Powiem ci tak szczerze, no. Tak sobie myślałem, ciekawe kiedy trafię jakiegoś, kurczę, youtubera, bez kitu, bo w ogóle nie trafiałem. Jak tam? Ja szukałem cię, od kilku dni tutaj cię szukałem. Jak ja tu jestem dwie minutki. Mogę sobie zdjęcie z tobą zrobić? A ja z tobą? Kurde, gwiazdę spotkałem, yeah! Ej, śmiesznie reagują ludzie, co nie? Śmiesznie, śmiesznie. Ty, co z Instagramem? No. Kurde, muszę odzyskać, walczę z całych sił. W ogóle gość do mnie dzwoni, że 15 tysięcy chce, co nie? Ja myślałem, że to jest ściema. No coś, ty stary, patrz, pokażę ci coś, patrz. Czekaj. Czekaj, ci pokażę. Pa, mam tutaj Instagramy, na których jestem zalogowany, nie? I pa, i tu jest Meduza oficjalnie. Czekaj, tu, widzisz? No, mój stary Insta. No stary, tak. Czekaj. O, przepraszamy, nie powiodło się. A było, miałeś uwierzytelnianie dwuetapowe? Właśnie nie, stary. Ktoś mi się włamał na maila i zapierdzielił wszystko, ale już napisałem do Instagrama i tam mam z nimi kontakt, nie? Także kurde, żeby się udało. Trzymaj kciuki z całych sił. Wariant. No dobra, ja miałem ten, uwierzytelnianie dwuetapowe mam. No, to ja też sobie od razu to ustawiam, jak odzyskam, od razu. A na Snapie to zrób. A ja Snapa nie mam, ja usunąłem Snapa. Co ty? No. Czemu? Nie wiem, nie chciałem. Kurczę, za dużo miałem tych. Za dużo miałem, w ogóle Face'a usunąłem też. Wszystko posuwałem. I zostawiłem sobie tylko Insta i mi zajebali Insta. Kiedy żeś usunął Facebooka? No z 3 miesiące temu. Żartujesz? No nie, mam... To grupy na Face'ie nie ma? Nie, też nie ma. To kurwa poucinałeś ze socjalki. No, bo chciałem, wiesz, tak kurczę sobie tylko Instagrama prowadzić i YouTube'a, nie? Bo za dużo tego było. Ja uważam, że lepiej prowadzić dwie rzeczy na 100% niż kurczę być jakieś tam, które nie prowadzę, nie? Tak mówisz? No, bo to i tak umiera. I Snapa sobie usunąłem Face'a, bo Face mnie wkurzał, bo ja nawet jak spałem, to mnie budzili, dzwonili do mnie, stary, no stop, coś kurczę się działo, nie? No. I mnie to strasznie wkurzało, jechałem, słuchałem muzyki na telefonie i ciągle ktoś dzwoni, pisze i mi ścisza tę piosenkę. Mówię, usuwam Face'a, zakładam nowego i mam tylko dla znajomych, nie? I cię tam dodam teraz nawet, weź ten. Masz Facebooka nowego? Tak. Jakiego full prywatnie. Tak, a teraz na premium werze na Instagramie na razie. Słucham? Na premium ver. Tak, na razie tam, no. Ty też masz chyba nowego Instagrama. Nie, nie, tego nie, samego. Nie, Face'a. Facebooka rok temu nowego zrobiłem. Dobra, no a nie masz profilowego? Nie mam. To cię zaprosiłem, Adrian Salamon. O, jest. Przyjęte. Dobra. Ja nie przyjmuję nikogo tam już, tak jak a obserwujących kiedyś. Masz? Normalnie tam? Nie wiem nawet, wiesz, ale wiem, że nikogo nie przyjmuję i mi nie przychodzą żadne powiadomienia i mam spokój, nie? 30 marca w gala w Łodzi. Jedziemy oglądać. Nie, jedziemy, kurde, wariacie, obowiązkowo. Będzie dym. Będzie, naprawdę będzie dym, będzie po parę marca. Złotówa czy bonus? Kurczę, ja nie znam złotówy, szczerze, no nie wiem kto to jest. Ja widziałem, on miał streama ze sparingu. Dobry? Podstawy na razie, no jak każdy ten, który pierwszy raz. A za ścianą jest zawodnik Fame MMA. Żartujesz? Ryba, freestyler. On z Filipkiem się bije. Tak? No to Ryba jest tam, stary, wiesz, jak on zapierdziela. Działa, ja działa, mówię, dobrze, no. dobrze. Człowieku, lata jak wariat, nie? A pali szlugi? Nic, ciągle napierdziela, treningi po wadzie, nie, szamę trzyma, wiesz, dieta, full dieta i nie da się na nic go namówić, bo ciągle trenuje, nie? Ja trzymam dietę już ponad miesiąc, catering, stary. Ja to człowieku nic. Ale teraz będę, teraz właśnie od jutra, nie? W sumie, od tego poniedziałku biorę się za siebie, nie? Co z muzyką? Jeszcze dzisiaj Cola Zero i od jutra sama woda i naprawdę działam, nie? A co z muzą? Teraz chcę nagrać taką nutkę spokojną, pozytywną, bo ciągle o hejterach nawijałem, teraz chcę coś właśnie takie, wiesz, podziękowanie dla widzów moich nagrać. Podziękowania? Tak, takie coś fajnego, nie tak jak Bogdan, że dziękuję, tylko coś bardziej pozytywnego takiego, nie skupiać się na hejterach, nie? Stary, w Tibie gram czasami. Co ty gadasz? No. Ja kupiłem sobie 260 EDA i EK, ale nie gram. Kurde, ja... Nowy serwer ruszył na Real Tibi tam. Wiem, retro, nie? Ja tam 10 w levelu jestem. Co ty gadasz? Jak tam exp zagraczy i bijesz, nie ma czerwonych czaszek. Co ty gadasz? No. To może wpadnę później, tylko kurczę, ciężko pewnie zacząć teraz, to? Jak ja tam kile kupuję, normalnie dają się zabić duże levele i level wpada. Co ty gadasz? Ty, to ja do ciebie napiszę później. Dobra. I tam wpadnę, normalnie pogramy sobie, jak ze starych czasów, ty. Dobra, git, bo tam grają chłopaki takie, co ich kojarzysz. Co ty gadasz? Wszyscy. W ogóle Fretari jest z Warszawy. No.
I on normalnie stary, tu kurczę ten. Jak mieszkałem wcześniej na Mokotowie, to on normalnie chodził po moim osiedlu. Pokłóciłem się z nim, bo zjebałem akcję. On wysłał mi zdjęcie swojej dziewczyny. A ja myślałem, że to jest jakaś zneta. I mówię, co ona taka gruba? Uja, to jest grubo. No. Ja pierdzielę. Ty, a ogólnie, jak wy dawno nie gadaliśmy, ty? No długo, długo. Nie czujesz... Nie byłeś dzisiaj na Polsacie. Nie, nie oglądam TV. Ja też nie. Ale to prawda, czy nie? Nie wiem, nie wnikam. Beka, co? No beka. Masakra. A ty nie walczysz teraz na Fame MMA? Na 4. Ja też na 4. Ja wjeżdżam tam... Chciałem z takim walczyć typem, co się przypluł do mnie. Taki Ukraińczyk, Rosjanin. Tam gadał, że jestem lamus i że pajac. Ja a z kim? Chciałbym... Skąd on jest? Z internetu? Tak, youtuber. I on powiedział, że ja jestem lamus i pajac. I ja powiedziałem, że chciałbym, żeby mi to w twarz powiedział. I on powiedział, dobra, to ja sobie zapamiętam, do zaraz, jak cię kiedyś spotkam, to ci to powiem w twarz. A to który to? Zoomer taki. Ja powiedziałem, że ja jestem w stanie do niego nawet pojechać, jak jest w Polsce, co nie? On w Rosji siedzi. W Rosji. Tak, i wyzwałem go na walkę. Chyba się boi. Nie chcę. Nie chcę. To kto? Kogo byś sklepał? Nie, zobaczymy. Znaczy sklepał. Nie wiadomo, czy sklepie, nie? Bo to może ktoś mnie sklepie. Aha. No to, ja to tak. Zawodnik. Ja to ta, no już, tak. Jak tam nie ma nikt takiego stażu. Dobra. Zobaczymy, jak będzie, wariacie. No, ale BJJ to nie wszystko chyba, nie? No właśnie, dlatego kurczę teraz chcę stójkę ostro cisnąć. Non stop. Pojedziesz do Tajlandii na obóz? Do Tiger Muay Thai? Kurczę, powiem ci, że miałem lecieć, tylko teraz mi wyskoczyła ta przeprowadzka, kilka jeszcze tych problemów mi wyskoczyło i nie poleciałem w końcu, ale ten, z Borysem kontakt mam i będę z nim na pewno coś działał, co nie? Na bo pewno, on bo chyba jeździ, nie? Do Tiger Muay Thai. Ta. I to na pewno się z nim dogadam jeszcze, żeby kurczę, była szansa z nim polecieć jeszcze, co nie? Ja to się jaram tym Tiger Muay Thai, oni są, kurde, rygor. Ulgowy, proszę. No. Ja nie wiem, czy witam psycha nie siadła w ogóle. To trzeba brać witaminę D3. Stary, po 2 treningi dziennie, to jest masakra. O, 2 treningi dziennie też robiłem, ale to dopiero... Ja teraz będę robił sobie 3 w tygodniu i dopiero w kwietniu wejdę sobie tak, żeby robić 5 w tygodniu, no. W maju 6 w tygodniu i później w czerwcu. Ty, a pytanie mam, 2500 kalorii na siłownię, mało? Kurczę, ja wiem, że dla mnie to byłoby dobrze, nie? Bo ja bym tam, jakbym chciał zbijać wagę, to 2,5 właśnie, nie? Czekaj. No. Pozdrowisz szkołę podstawową numer 87. Pozdrawiam, dzięki za 11 zł, byczku. No, to 2500 dla mnie byłoby dobrze, nie? Jak ja bym chciał zbijać wagę, ale ty to, kurczę, ja się nie znam. Nie chcę ci dawać złych rad, ale mi się wydaje, że to trochę za mało. Tak 3000 kalorii jakbyś jadł, to byłoby w sumie, myślę, zajebiście. A u mnie zadanie trener, bo ja z personalnym, że zrzucać dół, robić górę, a wiadomo, nie da się tak na pewno... No kurwa, nie chcę gadać głupot, no. No, nie no, powiem ci, że ja tam też gadam dużo głupot, co nie? No bo prawda jest taka, że to nie my mamy myśleć, kurczę, o takich rzeczach, tylko trenerzy są od tego, co nie? Wiesz, no co pewnie, chodzi? Pewnie. My mamy prawo cię pomylić i to jak ludzie się z ciebie śmieją czy ze mnie, że kurczę ten, no to... Poczekasz? Głupie, poczekasz? No bo też mam. Rafon, zachęć do wzięcia udziału w moim konkursie. Stream 8 godzin, nazwa FB Boys Official. Będę szutował. 25 zł. Dziękuję bardzo. Tak jak napisał, to tak możecie zrobić. Dzięki. No, a ty teraz na jakim kanale w ogóle streamujesz? A tak jak mam na imię i nazwisko. Marcin Krasucki. Tak jest. Ile mam widzów, to może się nie będę chwalił, bo to nie ma czym nawet. Ja ci wysyłam teraz linka do ciebie. Jak ktoś lubi Rafona i nie wie, na jakim kanale streamuję, bo sam nie wiedziałem, to wam wysłałem na tym czacie. Ty jesteś na swoim tym milionowym? Tak, no. Kurwa, już 1 000 000 subów ponad to. No, 1 113 000. Ja nakręcony na tą Tibię, Jezu. Na Tibie? Tak, fajnie się gra. Kurde, a czemu nie streamujesz Tibi? A bo się wstydzę. Czego? Ja normalnie... Kurde, chłopie. Ja powiem ci szczerze, ja już teraz się niczego nie wstydzę. Donate u was, 100 zł. Pozdro dla Tukeja i reszta ekipy. Dziękuję bardzo. Ej, Tukej, ja go znam. To z Tibi. Tak, my mamy tych samych kumpli. A wiesz, z kim gram w Tibie? Z kim? Z Vezivem. Vezive, kojarzę, no. Ten, co tak ciśnie wszystkich, kurwa. No, ale kurczę, świecie, że mamy tych samych normalnie, te niki same kojarzymy w głowie, co nie? No, no. To jest bomba.
Jak tam, Adrian, są jakieś nowe różdżki, że stoisz, skillujesz z jakiejś różdżki za coiny i 50 magic wbijasz, żeby nie skłamać 50 level w 30 minut. Co ty gadasz? Serio. Ej, ale słabo, mi się to nie podoba na przykład. Ja wolałbym tak 8-6 tibie. No, 8-6 to Ale jest była zajebiste. tibia. To była zajebista tibia, nie? Jak ja chłopa zabijam na 130 levelu i dostaję 4 levele za typa. Grubo. Ty, to No. ja muszę wlecieć tam. Wbijaj, stary. Przecież Normalnie. jak miałem 50 level, zabiłem chłopa z setnym, to 15 leveli. Boisko, Kurde, gdzie proszę, mogę zamówić swoją bluzę? To dzięki na bardzo, razie jeszcze nie boisko, ma, Sandra. proszę. Kurwa, my gadamy o jakieś TV, chłopy na swetnie śmieją się. Ale to jest dobre. Nie masz się czego wstydzić, kurczę. Ja się nie wstydzę niczego już, stary. Ja Tak? ci powiem, no kurde, czego ci się wstydzić? Powiem ci tak, że ludzie będą się z ciebie śmiać nawet jak źle buta zrobią. Nawet jak kurczę, w innym stylu buta zrobią. No Bo tak, stary, ja to jest ci. internet. Ze wszystkiego się będą śmiać, bo tacy są ludzie, żeby Ja tylko czasami zobaczyć, źle się uczeszę i mnie cisną. No właśnie, to człowieku. Im bardziej pokazujesz, że kurczę się tym przejmujesz, to bardziej będą cisnąć. To jest normalne, nie? Nie jest samotnie tobie w Warszawie? Ja mam tam ziomeczka, który kurczę. To jest w ogóle taka sytuacja, że ziomek od podstawówki mój, taki No. przyjaciel dobry. I postanowiłem, że go wezmę ze sobą do Warszawy, nauczę go kamerować i go kurczę normalnie zatrudnię, nie? Aha, a to będą vlogi jeszcze jakieś? Tak, kupiłem sobie mikroporty, taki mikrofonik Nie wiem, co tutaj, to. nie? Żeby A pranki nagrywać normalnie na mieście. to jakiej firmy? Bo ja też bym se kupił to. Kurczę, czekaj, zaraz ci pokażę. Rode pewnie. Nie, patrz. Roda mam takiego. To jest. Tylko, że to jest takie trochę słabe, nie? No. A to mam takie, kurczę, krawatowe mikrofony. To jest, kurczę, taka jakość konkretna, stary. To jest Saramonik, coś takiego. Człowieku, jak to jak walkie-talkie. No, ale wiesz, jaka jest jakość? I to do pranków jest kozak. I chcę robić pranki na mieście. Będziesz robić normalnie? No! A ten. Ostatnio nagrywałem Tamagotchi, nie wiem, czy A widziałeś. mogę sprawdzić twój oddech po czosnku? No, właśnie, no. I to jest Dobrze. zajebisty klimat, śmiesznie, można popajacować sobie na mieście, nie? No jasne. No. Jakieś dziewuchy później podkręcać na mieście, wiesz, pójść nad Wisłę. A No. właśnie, jak tam z kobitami? Gadasz o takich rzeczach na live'ie, czy nie? Gada normalnie, no co? No, kurczę, czasami ktoś przyjedzie do mnie na bajerę, coś tego, No. coś tam popajacować, ale tak ogólnie to nie mam dziewczyny, nie? W Szczecinku znajome byś odwiedził, bo tam dobre miałeś znajome. Nie, Szczecinek to nie. Szczecinek, kurczę, powiem ci, że tam jestem skończony, jeżeli chodzi o dziewczyny, chyba. O jakiej Tibi rozmawiacie? O grze, no. Sprawa No. Rafomus, do jakiej Tibi Ty, rozmawiacie? fajnie, Ja 3 Tibia złote. ogólnie to był zajebisty klimat, jak gildia była, No pewnie. Disk. Ja pamiętam człowieka, codziennie rano wstawałem i my mieliśmy rywalizację taką levelową. Ja wbiłem setny, tu wiesz, kurwa, on już ma setny. No, Pamiętasz? no pewnie. Ekspiola szła konkretnie. Zajebiste czasy były, to głowa odpoczywała przy grze. No, to był dobry temat. Chuj. Stary, ja chciałem baterię naładować, tak ogólnie do streamów, znaleźć taki mechanizm napędzający. Stary, wszedłem na Tibie, na TeamSpeaka z typami. Jak nowo No. narodzony. No. To było zajebiste, kurde, pamiętam to. No. Fajne czasy. Pewnie, że tak. Co? Kurde. Leć. Ja na No. starej chacie, ty na starej chacie. Pamiętam. Ja nie, ja bym nie odpalił już stamtąd streama. Kurde, to było zajebiste, Czy naprawdę. byś Tak. odpalił streama tam, gdzie była ta wersala za tobą? No. Odpaliłbyś. Kurwa, ja bym nie odpalił. Ja stary nawet bym zapłacił za to, żebym mógł tam wejść i zrobić tam se streama. A co, nie możesz? Bo nie, bo ta chata jest sprzedana już. A. No, bo tam przychodzili ciągle do mojej mamuśki widzowie. I moja Mateuszko mamuśka z teraz sobie Moskwy, kupiła jeżeli masz chatę w takim w jakiś ogóle lepszy nowym bilet bloku, na w twoją 2018 walkę, roku to postawiony. napisz do mnie na Insta. I tam to A sprzedała. jeżeli ktoś ci kazał, A ja to nie uciekłem do znaczy, Warszawy, nie nie? trzeba to O robić. kurde. Tutaj sobie Pozdrawiam działam. kluczem. Ogólnie na fajnych 20 opcjach tutaj złotych. mieszkam, nie? Mam kurczę naprawdę kilka fajnych opcji, ale to ci powiem prywatnie, nie? Później. A co z ziomkiem od aut? Też mam z nim kontakt, byłem z nim przedwczoraj. A już furek nie bierzesz tak o jakoś? Nie, na razie nie, ale pewnie w wakacje jakieś filmy porobię A sobie. my mamy to samo auto. BMW bez Psuje kija. się? Marcelo, pozdrawiam No, mojego teraz nie, ale wcześniej się przedstawiciela. psuło i to Zawsze bardzo. dobrze się bawię na O. twoich live'ach. A Jesteś twoje? przegość No, 10 złotych. mam wrażenie, że mi tam pada sprzęgło, ta dwumasa. Taka. Ale wrażenie ja też mam ciągle, że coś tam się pierdzieli. Ale u ciebie plastiki nie trzeszczą.
Masz pozdrow Augustowa. Dzięki, pozdrawiamy. No, plastiki, a cholera. Trzeszczą, kurwa. To wszystko trzeszczą, co mam u ciebie. O tej starej 86, ale nie gadajmy na głos, bo nikt nie kupi. Ale ty przynajmniej masz w M-pakiecie. No, ale tam M-pakiet, przestań, tylko wewnętrzny. Tak? Nie, w sumie nie, tylko... Zewnętrzny też masz, bo widziałem. Zewnętrzny też mam, no, zewnętrzny. Progi takie ładne, lusterka. No. No ale bita jest, bo pani we mnie na stacji uderzyła i nie chciałbym się tego naprawiać. I co, jeździsz, masz wgniecenie jakieś? Tak, no na lewych drzwiach. I co, zrobisz z tym coś? Albo sprzedam tak, albo naprawię i sprzedam, nie wiem. No to nie wiem, zastanawiaj się, bo cena spada. No ja wiem, ale powiem ci, że ten... Kurczę... I tak uważam, że ten, nie będzie mi szkoda siana, że tam wydałem na te BMW, bo dobrze mi się tym jeździ, nie? Dobrze. Nawet jak tam stracę na tym aucie, to i tak będę zadowolony. Ja też lubię, bo zwinne jest takie. No, siadasz, lecisz, kurde, 200 na... A ty masz benzynę, nie? No, 2.0, no. Ja mam diesla. No, ale to chyba nie ma jakiejś dużej różnicy, co? No jest, u mnie diesel wymiana rozrządu kosztuje 5000. No ja ostatnio dałem 5000, bo silnik zatarty był, co nie? Pożyczyłem furę i zatarty silnik. Ile czasu robili? No, tydzień, dwa. Ja pierdolę, tydzień, dwa? Po znajomościach wszystko leci, nie? Masakra, stary. A co, no. Grasz tam w jakieś gierki na live'a? Nie, ostatnio w ogóle. Gry to już jest przeżytek, stary. Ja jedynie jakbym miał robić gry, to na jakimś gamingowym kanale i odcinki jakieś zajebiste na dwie kamery ze zbliżeniami. I nie na komputerze na pewno, tylko na Playu, nie? Masz Playkę? Tak, jak będziesz z Warszawy, to ogólnie wpadaj, w UFC pogramy. Sprzedałem Playkę, też miałem UFC. Jak chcesz, to wpadaj. My tu, kurczę, pamiętaj tak o... Beka jest, bo w ogóle ja mieszkam na którymś tam piętrze. No. I kilka pięter niżej mieszka Ryba, freestyler, ten co z Filipkiem się bije. I on codziennie po live'ie moim przychodzi i gramy w UFC. I ten asystent, co nie? Czyli w trójkę co siedzimy, jeszcze Bajorsem czasami przychodzi i się napierdzielamy. Także jak chcesz, to wpadaj, zawsze możemy sobie pograć, posiedzieć, pośmiać się. Pójdziemy do shisha baru, ja lubię. Kurde, to lepiej zamówić shisha do chaty i pod... Da się tak? No kurde, wariacie, i to jeszcze ze Frikola się da. A ten, bo ty w Wawie spotkałeś tego? Rafatusa kiedyś? Tak, stary, w ogóle z dziewczyną był. Co ty? Co ty? No, ona ładna jest, nie jest brzydka. Tak? No, naprawdę. Wziąłbyś ją do siebie? Kurde. Na kawę? No, na kawę bym zabrał, może jakbym wiedział, że nie jest z Rafatusem, co nie? A gadaliście z Rafatusem coś? Normalnie, pompa była na maksa, ty. Aha. Taki normalny gość, nie? Widać, że tam ma jakieś problemy i tak dalej, ale normalny chłop. No pewnie. No, BMW będziesz miał wydatki, dokładnie. Ostatnio mnie pocisnął. Tak? Kurczę, ja ci powiem, że ci wszyscy te streamerzy cisną każdego, to jest kurde chore. Ale wybaczam, bo pijany był. Głupotę powiedział. Coś tam do widzów się pyta, jesteście czy wy jesteście botami? Bo Rafonix to boty kupuje, mówi. Ja pierdzielę. Ty, ale ja w ogóle szczerze, to nawet nie wiem, czy są takie boty do widzów na żywo. Nie ma, jak stary. Myślisz? Nie ma. Nie ma, myślisz? Ja to nawet powiem ci szczerze, że mi też kiedyś pisali, że ja boty kupuję, że więcej lajków niż widzów mam i tak dalej. No. Ale ludzie nie mają tej świadomości, że ruch jest na live. Wychodzą jedni, wychodzą. Przeplatają się. Tak. Właśnie te lajki zostają, a oni wychodzą. I to tak jest. A o czym oni mogą, co oni mogą wiedzieć, jak oni... Ty masz dużo widzów. No, ja ostatnio wstaję na nogi, bo regularnie zacząłem działać. Masz 6100, a ja mam 6500. Kurde, ej, to my teraz jesteśmy jak koty. Podzieleni, porówno. Ale ty, Beka jest na maksa, nie? Chyba. Zobacz jaki przeskok w ogóle. I wiesz przez co to jest? Przez co? Ty wiesz przez co? Nie. No bo ja na przykład tyle nie miałem jeszcze kilka miesięcy temu. A czemu mogę mieć teraz tyle? Bo kogoś nie ma. To jest porypane, to? Porypane, no. I co? A zaraz będziesz ciśnięty i ja będę, że my omet dla dzieci robimy, nie? A niech cisną, chłopie. No pewnie. Przecież nikt nam nie będzie wybierał, co my mamy robić, kurwa. No właśnie, stary. Jak będę chciał, to ja będę grał zaraz w gry dla 10-latków. Jasne, ja zaraz odpalam Minecrafta i tyle. No, Beskida, jak mam ochotę, to odpalę Minecrafta sobie, wariacie. Tu nie ma co, wiesz. Się szufladkować. Jak będę miał ochotę, to kurczę, wszystko zrobię.
Nawet Disco Polo sobie nagra, jakby miał ochotę. I kto mi może coś powiedzieć? Adam chce Disco Polo nagrywać. Adam? Nakręca mnie, człowieku, że tam śpiewał te Disco Polo z nim. Kurde, no to jest jakiś pomysł, nie? Zawsze coś innego, bo youtuberzy tak kurczę w Disco Polo jeszcze nie byli. A my akurat z Podlasia. O, nie, no to jest według mnie spoko pomysł, nie? Bo Disco Polo też jest takie, że jest rozchwytywane. Wpadłem w nauk znowu. O, palisz fajki, to źle. Ja fajkę czasami sobie pociągam, ale tak nie ten. Nie palę tego, tylko zostawił Bajor. Jak jest na stolce, to czasami tam buchnę, ale tak jakoś nie ten. Nieregularnie. Ty w ogóle nie paliłeś ani tego, ani tego. No, dlatego mówię, ja w ogóle tego nie palę, tylko że tak czasami, wiesz, z nudów sobie buchnę i... Kurde. To mówisz, no. Diety się nie chce trzymać, nic nie robisz z sobą? Ja w ogóle diety nigdy nie lubiłem, wiesz? Ja wolę trenować za pięciu, ale jeść wszystko, niż kurczę trenować lekko, ale mieć dietę, nie? A ile masz koleżanek w Warszawie, tak plus minus? Nie wiem. Takich dobrych, wiesz, takich dobrych, wiesz co? Robcie rajda do ciebie nawzajem. O, możemy zaraz zrobić taką akcję, że ja do ciebie tak? rajda, ty do mnie. I zrobimy taki mega spam, rekord na czacie, zrobimy w minutę. Dobra, zrobimy. Bo tam jest, bo jest taki licznik, nie, na czacie. Jaki? Żeby każdy spamował. Nie czekaj, wiem. Zaraz ci pokażę, jest taki licznik. Ile jest na minutę wiadomości na live? A to teraz codziennie praktycznie coś odpalasz? No, codziennie. Tak po 4000 widów mam, nie, na oko. Aha. Teraz jak z tobą gadam, to mi skoczyło do 6000. Pa, tu masz 94 wiadomości na minutę mam teraz. Ty stary, ja bez ciebie miałem 3K widzów. No to kurde, trzeba sobie jakoś ten, podbijać, nie? Wariacie. Tak, ja już nie jestem taki kurwa faja jak ja kiedyś. Ja też. Kiedyś spina była o 5 widzów nawet. Ale stary, ale to jakby nie patrzeć, to nas motywowało do roboty, nie? To była zdrowa rywalizacja. Była. Powiem ci, że zdrowa rywalizacja jest spoko, jeżeli ciśniemy nawzajem tak, żebyśmy kurczę myśli do góry, a nie żeby ktoś szedł w dół. To było zajebiste dla mnie. Moim zdaniem to byliśmy dla siebie przez to kurwami. No, było tak, ale można, wiesz. Jak będziesz wawie, ja zapraszam do siebie, to można wszystko, wiesz, odbudować. Jasne, spoko. A tam... Ja jestem kurczę taki, że wiesz, aha, do dogadania się wszystko jest. A tam daleko gdzieś od Adriana Polaka mieszkasz? No, trochę daleko. Z pół godziny drogi. Druga strona Warszawy. Kurde, to i tak dobrze, bo w Warszawie czasami godzinę można się przemieszczać na drugie osiedle. Ale nie, powiem ci, że lokalizację mam zajebistą. Ej, co, o co chodzi? Na czacie jakieś literki, to już zacząłeś tą zabawę, co mówiłeś o niej? Nie, jeszcze nie. Zaraz to zrobimy, zobaczymy ile uda nam się nabić wiadomości na minutę. To będzie dobre, chuj. A jak mam to odpalić? 10 tysięcy, wejdź sobie studio twórców. Pozdrawiam Dominika i Piotrusia. Pozdro. Studio twórców. Tak, i weź transmisję na żywo. I tam masz analityka. Po prawo, na dole. Dobra. Jak widzisz siebie i masz tam wiadomości na minutę. Ja mam 400 właśnie. I musimy zrobić tak, kurczę, konkretnie, żeby pobić rekord. Jebać Piotrka, jebać duet, Komorowską. Transmisja na żywo i co teraz? Transmisja na żywo i masz podgląd swojego streama, co nie? Tak. I po prawo masz czat i pod czatem masz tam wiadomości na minutę. Widzisz? 400. No, ja mi ciągle rośnie, bo teraz jak o tym mówię, to ludzie wbijają. I zrobimy teraz tak, że ja wezmę sobie, wejdę na opcję transmisji, wejdź też, opcję transmisji, ustawienia zaawansowane. 15 zł. 15 zł, dziękuję. Powiedz Medusie, żeby Gabryśkę udawał. Gabryśkę, to kurczę będę robił później, ale to w przyszłym miesiącu chcę zacząć, bo w ogóle z Gabryśką też jest gruba opcja, później ci powiem prywatnie, ale taka opcja, że rozpierdzieli Polskę całą chyba. Zaawansowane. Dobra, i masz tam tryb zwolniony, włączony? Na czacie? Ja to jestem zacofany. Ale ci zegar głośno tyka. Tak? No. Ostatnio mnie cisnęli, że mi nie działa, a jak kupiłem nowy, to źle, że pracuje. No. Ja słyszę. Wkurza? Nie, co ty? Zaraz mogę wyłączyć baterię. Dawajcie, najpierw do Rafona wszyscy wejdziemy. Jest odznaczone tryb zwolniony. Dobra, ja też. Wchodzimy i robimy tam taki spam, że w ogóle będzie to aż nierealne do przeczytania. Wejdźcie tu na tego live'a. I tam spamujcie na maksa, jak się tylko da. I powiedzcie, ile wykręcić. 100 zł, pozdro dla Meduzy. I je potem zadzwoń, to pogadamy. Jasne, piona. Zadzwoń, to pogadamy. Szukam, dobra, biorę też twój link. Dobra, ale pierw u ciebie, żeby nie ten, żeby wszyscy byli na jednym streamie i zrobiły taką naprawdę taki rozpierdziel. Wejdźcie sobie tam.
Dobra. Adrian. Zobaczyć, ile jesteśmy w stanie zrobić wiadomości na minutę. Weź odpalaj live w Full HD 1080p. Pozdrawiam cię teraz spod Opola. Spod Opola chyba. Jesteś przegość, ty i Rafon. Wymiatacie. Pozdro, Marcelo. Pozdro, Marcel. Ja mam 2222 wiadomości na minutę, a ty? Ty już masz? Bez mojego takiego jakby... Tak, a ty? 4143. To jest dobre na maksa. Wej, spamujcie tam u Rafona. Ja nawet piszę też elo. 4143 i 8000 widzów. To jest dobre na maksa. Ja lubię takie akcje robić, bo to jest śmieszne. Śmieszne, dobrze jest. Ja spamuję u ciebie, pana u ciebie na czat, patrz co się dzieje. Kurde, a jakoś mimo wszystko to ten laptop, na którym oglądam live'a, to filtruje jakby, nie? Nie ma takiego spamu. Ale bardziej, że czat chyba jakoś nie jest taki obciążliwy, co? Na kompa. 8000 spamu tego. 8000? Tak. Ja pierdziele, człowieku, to jest bardzo dobry wynik. Wchodzimy do Meduzy, macie linka na czacie i przebijamy to. A ja pokażę na live ten licznik tych wiadomości. Tak? A patrz, żebyś klucza strumienia byku nie pokazał. Ula, o tym nie pomyślałem. Bez Macie. Kitu. O kurde, prawie pokazałem, bez kitu. Macie, wejdźcie do Meduski i zróbcie taką akcję, jaką dla nas, nie? Na czacie literki wysyłajcie. Czekaj, jak to zrobić? Dobra, tak. Cyk. Macie linka. Już u mnie tutaj nie spamujcie, bo link mi cały czas tak nadupcam tym linkiem i ucieka. Dobra, teraz spamujcie konkretnie, mordy. Ile ty miałeś wiadomości na minutę? No, 8000. Ja mam 13,5, 13,5. Bekucz. Co ty gadasz? 13,5 koła. To jest pompa na maksa. Czekaj, musi się zaktualizować to. Jak ja to przechwytywanie ekranu udowadniam, że nie kłamie. Pokażę to. No, weź pokaż, bo to jest kurczę, to jest naprawdę dużo. Pokazałem. Co właśnie, to jest wiadomości na minutę, stary. Pokazałem, ja zacinam, chłopie. Dobra, u mnie jest 3800 na razie, to rośnie. Masakra. Jeszcze wypozycjonujmy sobie live, tak, żebyśmy mieli najwięcej lajków ze wszystkich streamerów. Jak to zrobić? No, powiemy wszystkim, żeby lajkowali nam. To lajkujcie tu i tam. A, lajkujcie u mnie i u Rafona live'y. Musimy być najlepsi, tak jak kiedyś byliśmy. No i gitara. Ile masz wiadomości? Czekaj. Ty, co ja zrobiłem, pa. Dobra, czekaj, bo ja to za bardzo poleciałem. Dobra, cyk. Wiadomości, 7800. O kurde. Dobra, zajebiście jest. Dobrze. Ciekawe, czy podejdzie do 13, tak jak u mnie. No, myślę, że podejdzie, tylko to się długo aktualizuje, wiesz? Tak ty pamiętasz, jak żeśmy ten drapali pieniążkiem z drapki? Stary, patrz to. Stary, patrz, jak trafiłeś. Akurat dzisiaj... Kupiłem ze 3 drapki. I co? Dawaj, drap. Ale już nie ma. Już raz drapałem i 5 zł wygrałem. A ile zainwestowałeś? 6? 15, czyli jestem 10 w plecy. Czekaj, ile jest? 10151 wiadomości na minutę. Wiesz, jak to pozycjonuje live'a? To jest masakra. A mi spadło do 3400. No mi też pewnie spadnie, nie? Ale to pozycjonuje strasznie live'a i może na czasie wejdziemy nawet. To co streama, spotykamy się i piszemy to, wymianka. Tak. To będzie nielegalne. Stary, kumar, jakbyśmy taki patent znaleźli, że na kartę na czasie wchodzimy. A to legit? Ja pierdzielę, no czemu nie? No przecież wymieniamy się widzami, to jest normalne chyba. Legit, na 100%. W sumie tak. 12,5 tysiąca, ty ile miałeś? No 13,5, nie? To jeszcze musimy 1000 wiadomości, spamujcie, kurde, kompletnie. Medusa 3 zł. Ale będziemy mieli, kurczę, dobre streamy, zobaczysz. Ile masz lajków? 7,5, a ty? 7,800. No, musimy podbić do 10 tysięcy sobie jeszcze nawzajem i kurde, zobaczysz, jak będzie dużo widzów później, bo to się wypozycjonuje. Spotkałeś jakąś fokę dzisiaj? Dzisiaj nie, ale wczoraj miałem kilka fajnych. Tak? I w ogóle miała do mnie dzisiaj jedna przyjechać, ale powiedziała, że... Cofnij. Poznałeś wczoraj dziewczynę i ona dzisiaj chciała wpaść. Tak, tylko powiedziała, że... Jej nie wypada, bo woli się poznać w cywilizowany sposób i później normalnie przyjechać do mnie, nie? No i ma rację, nie? No, taka pojęcie ogarnięta, nie? Studiuję dwa kierunki na raz. O, spadłem już, czyli 13,5 się nie udało, ale i tak jest zajebiście, pyczki.
Dobra, zajebiście. Ile lajków? Lajków, czekaj, właśnie teraz chcę dać link do ciebie jeszcze raz, żeby wbili lajki. Ty masz 8100. Dawajcie, na maksa lajkujemy u Rafona. A musi potem mieć wymiana. Musi mieć 10 koła z racji, gdzie jest bardzo dużo teraz streamerów, a to my kurczę rozpoczęliśmy to OMETV streamować. Jak człowieku, my tu siedzieliśmy we dwóch, to tutaj jeszcze nikt nie wiedział, że da się na YouTubie live odpalić. No właśnie, dlatego kurczę, nam się to należy, żebyśmy mieli dużo tych lajków, serio. Ja nie lubię kogoś tak nabijać, ale Rafon to już kurczę jest taki sentyment dla Rafona. Tak. Mimo, że mieliśmy milion spin, milion razy się godziliśmy, to i tak sentyment ten jest, co nie? Stary, to że żeśmy tam przeżyli jakieś kurwa afery ze sobą, to przez te lata spotkaliśmy 10 razy gorszych ludzi. No właśnie. No. Ja spotkałem takie osoby, że ty przy nich, to ja kurwa mógłbym się zakochać w tobie przy nich, nie? Taki chuj spotkałem na tym YouTubie. Ej, masz 9300 lajków, dawajcie do 10000 dobijmy, proszę was. Zróbmy to, bo to 10 koła, ile ty masz lajwa? 80 minut, 10 koła lajków, 80 minut to jest zajebisty wynik, naprawdę. Bo wyjść? Zadrałem klasę 7A oraz ekipę z Gołańczy, no. Stary, to jest kurczę, tak jakbyś na Insta miał 60k pod zdjęciem po dobie, nie? Żartujesz? No. A mam 60k pod jednym zdjęciem. Ja miałem 90000, mi ukradli Insta i usunęli wszystkie zdjęcia. Kurwa, no szkoda tego Instagrama. Ale odzyska może razem ze zdjęciami, wiesz jak się uda. Odzyskasz, kurwa, blacha odzyskał. Tak? Jasne. No to kurde, trzeba to odzyskać. Jemu kasowali Insta, zrobił nowego, wbijał 50000, znów kasowali. I tak. Co ty gadasz? Ta, przygoda z Instagrama. Już są dwa pierwsze miejsca. Czyli już mamy dwa pierwsze miejsca, Marecie, na YouTubie w live'ach. Jak to? No, ktoś mi napisał. Widzisz, zajebiście to teraz poszło. Idziemy do Meduzy dobić lajki, bo ja już mam dużo. I słuchaj, i w ogóle ja zrobiłem taką akcję, że założyłem sobie Instagrama nowego, wbiłem godzinę 20000 followów i mi usunęli na drugi dzień, bo myśleli, że to fake Meduzy, kumasz? Serio? No. A ty nie pisałeś z tego Instagrama do mnie? Chyba pisałem. Meduza wariat, coś takiego? Tak, ja myślałem, że to fake, byku. Kurwa, bo 10 metrów zrobili. No stary, więcej, to miało po 10k followów ludzie mieli na fejkach. Ja. A potem zmienią sobie nazwę profilu na jakieś reklamy. No. To czekaj, bo chcę ci dobić, bo wchodzi, macie linka na czacie. 10000 łapek nam potrzeba, bo my ten, dogadani jesteśmy. Ej, kumasz, jakbyśmy mieli dwa live'y na karcie na czacie. I to ty pierwszy, ja drugi na przykład, ale to byłaby pompa, człowieku. To ja bym się cieszył. Ja też. Do Nejtuba. Mariana, pozdrawiam i Blondasa. Co kiedyś spotkałeś się? Rafon, a ja tak kurczę myślałem sobie. No? Jak ty dostawałeś te bany na YouTubie, nie? Tak. Nie myślałeś o tym, żeby kurczę jakieś vlogi sobie robić? Bo za vlogi na pewno by ci nic nie wyrzucili. Żartujesz. Na 100%, jestem pewny. Jakbyś robił jakieś vlogi, tak jak robiłeś kiedyś na tym Rafoniksie. Jakbyś, kurczę, vlogi jakieś robił czy coś, ja nawet mogę z tobą nagrać jakiegoś vloga i wiesz, i tak byś sobie zaczął serię z vlogami. Myślisz? Normalnie, jak jesteś, kurczę, otwarty, ja nawet jutro mogę cię zaprosić do siebie. Ja jestem w Warszawie, nie masz daleko chyba. Nie mam, ja mam godzinę 20 drogi. No, także jak coś, ja jestem otwarty, nie? Chcielibyście morderski materiał razem z Rafonem? Żebyśmy jednego vloga do mnie, jednego do niego nagrali? Czekaj, co byśmy robili? W Wawie w sumie jest dużo rzeczy. Człowieku, ja mam kamerzystę za ścianą. Można naprawdę fajne rzeczy robić. Mam te 10 koła lajków, a ty? Ja mam 9 na razie. Słabo. Ale mi stykał, ja sobie te 10 dobiję na pewno. A dislajków ile? A dislajków ile mam? 147. Ja? No, 147. A ja 231. Ale na dislike ja nawet nie patrzę. Ja też nie. Ja nie czuję ich. No, ja tak samo. Nigdy przecież nawet nie zwrócę uwagi na to przysięgam. Chłopie, ty grałeś w kręgle kiedyś? Byśmy poszli na kręgle. Powiem ci, że kręgle grałem kiedyś i nawet grałem... Miałem nawet odcinek nagrany, ale go nie wrzuciłem. Bo... A masz GoPro na czoło takie? Co mam? GoPro na czoło, żeby sobie przykleić, żeby jeździć go kartem, człowieku. Ale to wszystko można sobie wypożyczyć. Sprzęt to jest, kurczę, wiesz, czyli chodzi bardziej o pomysł. No, o pomysł.
Kurde, stary, każdy chce film z tobą. Możemy to zrobić. Zrobimy, zrobimy. Tylko nie wiem, czy w tym tygodniu, bo teraz to siłownia 10 rano, jutro siłownia 10 i tak za chwilę. No to kurde, to lecimy razem na siłkę nawet, stary. Tak? Normalnie, ja jestem jak najbardziej otwarty i ja długo... O, moja mama, pozdro dla Rafona napisała. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Mama, pozdro dla Rafona. Ja z twoją mamą przegadane mam parę minut na telefonie, nie? No. No. Kurde, bez kitu. A ty widziałeś moją mamę na żywo? Nie. Widziałem ostatnio na internecie, chuje wstawili. A, no, ale na żywo nie widziałeś. Mi się wydawało, że byłeś u mojej mamy. Nie. Ale jaja. Ale zaproszenie no, chyba mieliśmy kiedyś. No tak, na pewno. Moja mamuśka ten, sympatyczna. Dużo youtuberów poznało moją mamę. Tak? No, dlatego się dziwię, że nie byłeś u niej. A byłeś w Szczecinku. W Szczecinku byłem, no raz. A za człowieku wysyłają donaty czasami, żeby tam wpadać do Szczecinka. A ja... No widziałem, że cię coś śniło. Sen. No. Ale chujowy sen, się tak bałem. Chłopie, ale powiem ci, że ja jak kurczę zaczynałem podróżować, jak zaczynałem z YouTube'em, to właśnie się zawsze bałem, że na przykład zabraknie mi kasy na podróż czy coś, że się zgubię gdzieś w dużym mieście. Ja się zawsze bałem tego, nie? I tak kurczę się śmiałem z tego snu, że też mam takie wiksy w głowie czasami. Ja to bym Adrian pojechał sen na event jakiś. I to hotelu, razem. No, to też, ale bym pochodził, tak jak kiedyś tam ciepło było, fajnie, zdjęcia. Pamiętasz Wrocław? No właśnie, tam było tak cieplutko i zdjęcia cykane były. Ale to był nasz pierwszy event, my się czuliśmy jak takie gwiazdory. Zdjęcie. Ta, 30 słupów, gwiazdory. To było dobre na maksa. Pamiętam, no. Nitro tam dawał wywiad do telewizji, a my poznawaliśmy dopiero ten świat, wiesz o co chodzi? Tak. Typa telewizja. My byliśmy takie dwa czubki. Załatwiani wejściówki jakimś randomom. Opaskę załat w byku. No. Ale na Darzyn był spoko event. Na Darzyn ja byłem? No, byłeś. Wtedy to już tam miałeś kontakty trochę już z youtuberami, chyba początki. A, w hotelu. Byliśmy, pamiętam. To było ugraczona w pokoju wtedy. Tak. Albo co Nysami się jeździło, Nysy? Były te dwa auta takie. A, nie. Te busy. A ja nie pojechałem tam. Ja też nie. Tam było tyle najebanych kurwa youtuberów, że pierdolę. No. Wstyd było wejść. Się pchać. Cypis nawet był przecież z Desperadosami latał. No, pamiętam. To były jaja na maksa. Kurde, fajnie tak powspominać. Dawaj do mnie normalnie na UFC przyjedź. Ja przyjadę, Adrian. Nagramy sobie coś. Spoko, ja przyjadę, tylko to dogadamy się już wtedy poza streamkiem na spokojnie. No. I w Toutibie jeszcze będziemy grali. No a jak? Ja mam dwa kompy na chacie, stary. Nawet możemy tu sobie pograć. Pośmiać się. No. Tibia, dobra gierka. Spoko, no. Tylko teraz to wiesz, pay to win. Jak ja człowieku wydałem już 3 koła na tą idiotyczną grę. Kurde, dużo. No a serwer ruszył 10 dni temu. Ty, to ja robię cię konto i pogramy sobie. Ja tylko tam 500 poświęcę na to. To człowieku Nowy Świata gra tylko 300 ludzi, bo to jest hardcore PvP. Wiem, no. Ale ja lubię się bić, ja właśnie po to gram w Tibie, żeby się bić, a nie tam expit ty. Stary, bez utamowity się z depo nie wychodzi tam. Co ty gadasz? Nie ma opcji. Ty, no to zajebiście. No, będziemy sobie grali. I maga robimy. Maga rób. No tak, MS-a robię. Pewnie. Tak. Ja gram MS-em. Dwóch MS-ów, kombo UE. Jasne. Będziemy szukać tylko bez utamki kogoś. Może ten twój kolega zagra. No on też gra w Tibie, normalnie. Jak on się nazywał? On Czeszu. On tak raczej go nie będziesz kojarzył, bo on zawsze tam grał sobie. Mówię na... o tym drugim. Ryba, ten co będzie na Fame MMA, ta? Nie. O koleżce z dawnych czasów z TeamSpeaka, co grał z nami. Co go kurwa pingowały. A, Kamil taki, pamiętam go. On kickboxing trenował. To o tym mówisz? No tak, chyba. Bo w ogóle Beka, ja w tej gildii poznałem gościa z mojego miasta i później z nim na treningi latałem. No. Beka na maksa. Pozdrawiam Szymon Klepacki. Ty wiesz, kto mi dał donata po 3 latach? Kto? Torpeda. Co ty gadasz? Dzisiaj 50 euro. A Torpeda, kurczę, w porządku, nie? Mówiłeś. No, po 3 latach się pojawił. A ja tam mu narobiłem przypału trochę. A czemu? No tam, bo tam miałem tą wypożyczalnię kiedyś samochodów. No. I coś tam jakieś głupoty kurwa wyszły, no. Siano był dłużny i ja pisałem, że wypożyczalnia pyta się, kiedy oddasz siano.
O, to kurczę ten. Pogadamy później o tym, nie? Bo to na live temat. Głośni trochę mikro. Masz pozdro od Mektiv. Od kogo? Od Mektiva. A ja też dostałem 31 zł i też coś jest. Niech Meduza podgłośni trochę mikro. Przecież Meduzę to słychać tak, że człowieku głowę wysadza. Tak? Kurde. Czy odzyskałem Insta? Jeszcze nie. Kurde, to co? To ja normalnie cię zapraszam do siebie, do Wawki. Jak gitara. Chcesz, to jak najbardziej wpadaj. Jakieś vlogi porobimy śmieszne, nawet możemy na miasto ruszyć, jak mam te mikroporty, a mam dwa takie mikrofoniki, nie? Do końca lutego się pojawia, do końca lutego, tak. No, nie. Tylko że ja 26 na Kanary lecę. No, ale ja nie mówię, że to wiesz, że to będzie, wiesz, tak na styk koniec. Tam no. W tym tygodniu no, nawet nie, jak znajdę. W tym tygodniu byłoby zajebiście, no. No, żebym tam jeden dzień w tym tygodniu nawet znalazł. Byśmy sobie coś ponagrywali, popajacowali, coś i tak dalej. To ja sobie wtedy pobiorę tego YouTube'a na telefon, się zaloguję i se live'a najwyżej z trasy zrobię, czy coś, do Warszawy. O, no, normalnie, zajebiście. To będzie wszystko na rozkmince. Tak. I to w ogóle będzie... Pokaż kluczyk historię. Do furki. Kluczyk do furki? Tak, bo ja nie wiem, czy ty masz taki jak... Bo takie same auto, chcę coś zobaczyć. A gdzie druga część? Tu. Myślałem, że dasz się strolować, jako. Ja mam tylko jeden. No to bity samochód. No, jeden tylko mam. No to powypadkowy ten samochód jest prawdopodobnie. A czemu? Czemu? No stary. Albo... No nie wiem, tak słyszałem, że jak auto jest z zagranicy i przyjeżdża z jednym kluczykiem, to już jest coś nie tak, nie? Tak? To ja nawet nie wiedziałem. A to z zagranicy było, no. No moje też na niemieckich blachach były. Poka, taki sam, nie? No tak. Dobrze. Kurde, ale jaja. Mi czasami zdarza się dwa nosić, nie wiem dlaczego przypadkowo. Ja mam jeden i zgubiłem kilka razy, ale znalazłem zawsze. Co, stuwa? Znowu, no chłop jakiś ma streama, jakiś youtuber i wysyła mi donate. 6 stów już dzisiaj. Tak. Jakiś świr, ty. Świr na maksa. I teksty tibijskie wysyła, jebać. Petów jebanych na pusza, za przeproszeniem. Ty to nie przeklinasz, nie? Ja też, a ja nie, właśnie się ograniczam. No, ja też się ograniczam, ale czasami przeknę normalnie. Adam zaczął przeklinać. Ale się ludzie zmieniają, masakra. No, chłopina zobaczył, nie. Że tam czasami po 200 widzów, no to słuchaj, musiał zacząć trochę kląć. Mm. Kurde, a powiem ci, że ten, fajny challenge jest, że sobie robisz na przykład za każde przekleństwo ileś pompek i sobie sumujesz to i później działasz. Słuchaj, od cały dzień tutaj o, w tym miejscu, zobacz, no. Widzisz, kolka no. Łapie taka, o co chodzi. To nie wątroba tu jest, co tu? Ja się nie znam, ja nie wiem, co tam jest. Kolka w chuj. Cały dzień. Nie wiem, napoje jakieś, coś cholera wie. Nie piję, mam dietę. Dietę masz. No. Kurde, też by mi się przydało. Brałeś kiedyś taki ten lek na wątrobę, człowieku? Nie. Osłonę. Ja to takie coś, pa. Co to jest? Tran. Tłuszcz, olej z wątroby rekina, no, tran. Co tego? Sobie biorę codziennie rano i przed snem i do tego Body Maxa witaminy przy posiłku pierwszym, nie? Chcesz dobre witaminy? No. Polecam ci te, kurwa, witaminy. Nie, ja mam Body Maxa takie, ale też mocne, że jak sikam to cały kiwel, śmierdzi witaminami. Siema, jestem lesbijką, łagata 45 lat. Przestań, dziewczyno, co ty piszesz. Piszą takie głupoty, nie? Czy syn nie bije ostatnio, mąż z nożem do mnie wyskoczył, Patola, zapraszam, Zofil i Mekon. Dobra, co, lecimy? Jesteśmy w kontakcie, odezwę się do ciebie po live, albo ty się odezwij do mnie. Tak, no, na po Facebooka. Prostu odezwijmy się do siebie po live, na fejsie i ten. I normalnie wpadaj, normalnie jestem otwarty, żeby zrobić jakiegoś vloga pojebanego i tak dalej. Damy radę, stary. Szukam w tygodniu wolnego dnia specjalnie dla tego, żeby to no zrobić. I no i pogramy sobie w UFC i tak dalej, pośmiejemy się. Co ty w Tibie będziemy napierdalać? No albo w Tibie będziemy grać, no. Zrobimy live'a na Twitchu. Stevie. Dobra. Gitara. To jesteśmy w kontakcie. Perfect. Trzymaj się, byczku, ja lecę kurczę pobajerować coś może jeszcze. Siema. Elko, piątka. Gitara. O, se pogadał, co?
Kurwa, powiem wam, że pierwsi znajomi z YouTube'a, z którymi się zaczynało robić tego YouTube'a, i nawet tak jak mówił sam Adrian, że była jakaś tam rywalizacja, to i tak są najlepsze osoby, jakie tu się poznało, bo kurwa, potem to wszystko takich obrotów ten YouTube nabrał, że pojawiały się takie osoby na scenie. Same chuje, same kurwy już potem tylko były. To jest kurwa chłop. Nie wiem, jakoś kurwa mam sentyment do typa, nie? Sentyment. Tak. Co tu dużo gadać? Dobra, muzyczkę i działamy, bo my na Omenie nie spotkaliśmy dzisiaj jeszcze nikogo.